Dzień dobry. Panie przewodniczący, jest pan w tej chwili wiceprzewodniczącym komisji, ale wszystko na to wskazuje, że będzie pan przewodniczącym. Jak wiadomo, do Parlamentu Europejskiego dostał się pan Joński i w tym wypadku wszystko wskazuje, że to pan obejmie. No zobaczymy, to jest decyzja oczywiście klubu, decyzja także koalicjantów. Naszym celem wszystkich członków komisji jest przede wszystkim jak najszybciej tą sprawę zakończyć. W tej chwili z prawnikami piszemy raport. No i chcielibyśmy go zaprezentować pod koniec czerwca. Zobaczymy, czy to nam się uda. A kto będzie przewodniczącym, no to jest już sprawa wtórna. Czyli nie zakłóci to prac komisji? Nie ma, nie. Pracuje cały czas komisja. Pomimo, że ubyło nam dwóch członków, bo ubył przewodniczący Dariusz Joński, wiceprzewodniczący pan Waldemar Buda, to komisja pracuje dalej, jesteśmy w stałym kontakcie. To jest taka praca mało wdzięczna, bo praca papierowa, jej nie widać, ale naprawdę no, myślę, że zbierzamy ku końcowi, to jest najważniejsze. Pisząc ten raport, czy już macie wstępne wnioski, które by sugerowały na to, że popłyną do prokuratury? Na pewno będą wnioski do prokuratury, ale chcielibyśmy to do końca zbadać. No jednak wydano pieniądze bez żadnego trybu, bez obowiązującej ustawy, wbrew ustawie o finansach publicznych. Złamano procedury sejmowe także przy uchwalaniu ustawy. Tych występków jest dużo. Nie spodziewaliśmy się, że aż tak dużo. Dziękuję serdecznie.